Witam. Dzisiaj kontynuacja tematu rekiny. Rekiny w morzu, zarówno w Morzu Śródziemnym, jak i w Morzu Czerwonym. Nie będziemy dzisiaj mówić o rekinach w Morzu Bałtyckim, chociaż występują rzadko, ale czasem się pokazują. Możecie sobie zerknąć w encyklopedii, w Wikipedii, rekin koleń. I taki rekin czasem możemy go spotkać w Bałtyku. Rzadko się o tym mówi, ale taka jest prawda. W jednym z ostatnich moich filmów ukazał się takie pytanie się ukazało, czy faktycznie te rekiny są i czy one są niebezpieczne. Otóż odpowiadam Wam. Generalnie rzadko kiedy mamy do czynienia z atakiem rekina, ale jak wiecie, ostatnio miały miejsce i często to się zdarza, że właśnie rekiny atakują. Oczywiście bardziej jest to niebezpieczne, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych nad oceanem. Natomiast w Morzu Czerwonym również bardzo często dochodzi do ataków małych lub większych. Jak się wystrzec i ustrzec ataku rekina? No przede wszystkim trzeba mieć zawsze się rozglądać na wszystkie strony i nie odpływać zbyt daleko, bo jeśli już zobaczycie taką płetwę, jak tutaj, to już będzie niebezpiecznie. A rekin zazwyczaj, jak już wcześniej mówiłem, on nie atakuje, tylko próbuje, bo cały czas rekin jest głodny i próbuje, czy coś jest do jedzenia. W związku z tym próbowanie kończy się bardzo poważnymi ranami, no bo rekin ma bardzo mocne zęby i ma kilka jakby, kilka warstw, kilka rzędów zębów. Zazwyczaj nie powinniśmy prowokować rekinów, a prowokacja polega na tym, że często ludzie gdzieś na pomoście czy w morzu albo łowią ryby niedaleko nas, albo rzucają jakieś karmy dla małych rybek. I te małe rybki, nie zawsze takie małe w Morzu Czerwonym, podpływają i wtedy może nas taki rekin niespodziewanie dziabnąć, myśląc, że to jest coś do jedzenia. A ponieważ rekin próbuje często i boje, łódki, kajaki, wiosła potrafi przygryźć, liny, także potrafi też ugryźć w nogę, no i wtedy mamy problem. Pamiętajcie, jak zobaczycie z daleka takie płetwy, to należy się jak najszybciej ewakuować z akwenu. Oczywiście różne środowiska się wypowiadały na ten temat. Niektórzy mówią, no ale to są rzadkie przypadki i tak dalej, ale powiedzcie to rodzinom tych osób, które już nie wróciły z wakacji, no to jest naprawdę straszne, bardzo straszne. To jest jeszcze inna kwestia. Oczywiście chodzi o to, że często, jak jesteśmy gdzieś na jakimś akwenie, najczęściej w szkółkach, to mówią nam na pytanie, jak ktoś się zapyta w żartach, czy są rekiny, zazwyczaj odpowiadają, że nie, tutaj rekinów nie ma. Tego typu stwierdzenie jest nieprawdą. Pamiętajcie, rekiny są w Morzu Czerwonym i ja wielokrotnie pływając zarówno na okolicach Hurgady czy Marsa Alam, jak też i okolice Jordanii, zawsze te rekiny były gdzieś widoczne. I w związku z tym chciałem tylko powiedzieć jeszcze raz właśnie to tak, takie podsumowanie, że największym szokiem jest, jeśli ktoś wam mówi, że nie ma rekinów i nagle widzicie rekina pod wodą. Wtedy oczywiście jest niesamowicie strasznie i wtedy możecie w panice wykonywać nieodpowiednie działania. Chyba to tyle. Powiem tylko, jeśli podoba Wam się film, to dajcie łapkę w górę. Powiem jeszcze tak, no bo subów to zbytnio nie dajecie, ale przecież najważniejszy jest przekaz treści, bo mówię Wam z mojego doświadczenia wieloletniego, że wiele osób widziałem i wiele osób ma właśnie różnego rodzaju blizny, te, które przeżyły. Bardzo dużo Egipcjan nie mówi, bo powiedzmy w samej Hurgadzie, w kurortach jest jakby zakaz mówienia o tym, że rekiny są. Z wiadomych względów sytuacja taka, a nie inna, biedny kraj i nie pozwalają sobie na to, żeby mówić. Po prostu każdy parametr, który odstrasza turystów, jest niemile widziany, podobno nawet jest to karalne. Pozdrawiam w takim razie, pamiętajcie, wszystko jest wspaniałe, Morze Czerwone jest piękne, ale trzeba mieć na uwadze, że jest niebezpieczne, niebezpiecznie. I w związku z tym pamiętajcie, że nawet z bliska
może się gdzieś zaczaić rekin. Dlatego warto wybierać takie resorty, gdzie jest płytko, ogrodzone siatką i zawsze trzeba mieć coś przy sobie. Wtedy jest bezpiecznie i najlepiej w dużej grupie. To wtedy mamy duże szanse, że nas nie chwyci za nogę. Pozdrawiam. Mówił do Was Star TV. Siema!